Państwa, ja jeszcze jednej rzeczy nie powiedziałem. Chciałem Państwa zaprosić na 2 kwietnia, na rocznicę śmierci Jana Pawła II. Będziemy tutaj czytać poezję, będziemy tutaj czytać prozę Jana Pawła II. Zaprosiłem wybitnych artystów, nie wiem czy wszyscy dotrą, ale na pewno kilku znacznych będzie. Rozpoczynamy o 19:30, kończymy 21:37 i myślę, że większość z Państwa będzie u nas 22 kwietnia o godzinie 19:30 zamiast na dziennik telewizyjny. Zapraszam Państwa do nas na wieczór z poezją z Janem Pawłem II. To będzie najbliższy poniedziałek, tak? 2 kwietnia, czyli za tydzień. Za dwa? Dobrze, za dwa. Zgadzam się, u nas tak szybko czas płynie. Proszę Państwa, przed Wami za chwileczkę wystąpi zespół, który robi to profesjonalnie. Pani Ewa, Pan Andrzej i jaka pan Grzegorz, o ile się nie mylę, tak? Panie Grzegorzu, pamiętam dobrze? Wojciech. Panie Wojtku, zapraszam, wejdziesz pierwszy, potem musisz zasiąść z tyłu. Panią Ewunię zapraszamy do mikrofonu i pan Andrzej oczywiście stanie tu, gdzie teraz ja. Zespół nazywa się Arbit. Są tak trochę z Katowic, trochę z Częstochowy, trochę z Dźbowa. Proszę? Zespół Ewa. Dobrze, już są. Dobry wieczór Państwu. Tak jak nas szanowny gospodarz pan Krzysztof Witkowski przedstawił, duet Ewan, czyli Ewa Walczak, Andrzej Szczepański, akompaniuje Wojciech Czyż. Proszę Państwa, jest nam po prostu brakuje słów za to, że możemy tu przed Państwem dzisiaj wystąpić i podzielić się z tym, co nam po prostu w duszy gra. Może później w czasie występu będę mógł dopowiedzieć jeszcze parę słów o historii naszego duetu, ale żeby nie przedłużać, to zaczynamy. I jeszcze jedna wielka, gorąca prośba. Jeżeli którąkolwiek piosenkę Państwo będziecie znać, to rzucam już teraz takie hasło. Pomożecie? Pomogą przyzwyczajone. Życie zagrożone.
Wrócimy. I tak obalił granicę, ale za czym się to stanie, to na razie w sentymentalną podróż do Lwowa za czymś, co tam zgubiła, wybiera się Ewa. Taksówkarzem.
nie Pana list przed chwilą. Nie Panu Bogu za ten list nóż zła, że tam daleko hen po latach tylu w pamięci swej mnie i lwów wciąż ma. Tak sutarz boski woził mnie po Lwowi, sam przypomina, gdzie mnie kiedy wiózł. I znów na pachną mzy na Łyczakowi, znów my oba w tamtym miejscu, gdzie człek razem z drzewem rósł. Tak sutarz boski wiezie w tamte lata, jak brat do brata do mnie pisze list. Ta jak ty mnie odnalazł, czas nas dzieli świat. Oba my znów, choć wróg lwów nam skradł. Ja wiem, że jeździsz dziś po innym mieście, w taksówce swojej siedzisz, czekasz tam, by przyszedł ten najdłuższy kurs nareszcie. Co się po nocy śnił wciąż obu nam. Wtedy zawdaje, ty mi wieś po Lwowi, wtedy ty ze mną pij i ze mną płacz. I na taksówce graj jak pogotowi. Wszyscy z drogi, my hulamy obaj, a ty Lwowi patrz. Tak sutarz Lwowski i Lwowski piosenkarz, kurzy z ich klęka i całuj bruk. Na wejście te piosenki będziesz się w niej gryzł, a ja tutaj będę miał twój list. Na wejście te piosenkę będziesz się Częstochowy przez Kraków do Lwowa wjedzie na to pierwszy przy peronie drugim. Potem Sykstuska, poczta tam, szyny są
taka stacja kolejowa, gdzie ja bym mogła kupić bilet do Lwowa. Czy jest na świecie taki pociąg bez troski, który by zawiózł mnie na dworzec lwowski? Ja na stojąco mogę jechać, mogę w tłoku. Nie tylko wiem, że z okna ujrzę napis Lwów. Ja mogę tydzień, miesiąc, nawet i pół roku, żeby dojechać, żeby móc go ujrzeć znów. Ten lwowski dworzec mój, ten lwowski tramwaj, ach! Żeby to był raz na jawie, a nie w snach. Pojechała, dojechała i posłuchajcie Państwo, co zrobiła dalej w tym Lwowie. Kiedy człowiek ma ochotę się przejechać za 2 złote i popatrzeć na wesoły lwowski ludek, na te place, na ulicy, na te stare kamienice, na łyczaków, na kliparów i na grudek, siada sobie na miękkie poduszki i koniuszkę zakłada na nóżkę. Tak jak dziedziec się rozbiera i spogląda, i spoziera, i szpanuje, i się czuje tak jak pan. Panie wiatrze, pojedziemy przed ciebie, nie śpiesząc się, bo czasu mamy moc. Panie wiatrze, niech nas do snu kolebie ta lwowska, ta pachnąca, słodka noc. Panie wiatrze, powiedz szkapi, niech wolniutku sobie człapi. Może się durana wdrapi na wysoki zamek i z powrotem znów. Panie wiatrze, póki gwiazdy na niebie spaconym objedziemy cały Lwów. Gdy się jedzie z fajszklierem, z eleganckim kawalierem, że aż ludzie oglądają się z zazdrości. Co za dama mówi o mnie, co za hrabia ten koło mnie, a ja słucham i aż serce we mnie rośnie. A ten hrabia za rączkiem mnie gniecie. Jesteś, mówi, najsłodszy na świecie. Dookoła gwiazdy płoną, a my z budu podniesiono posuwamy się na kółka gdzieś tawio. Panie wiatrze, pojedziemy przed siebie, nie śpiesząc się, bo czasu mamy moc. Panie wiatrze, niech nas pachnąca słodka noc. Panie wiatrze, powiedz szkapi, niech wolniutku sobie człapi. Może si durana wdrapi na wysoki zamek i z powrotem znów. Panie wiatrze, póki gwiazdy na niebie z fasonem objedziemy cały Lwów. Wysoki zamek i z powrotem znów. Panie wiatrze, przytuleni do siebie i miłość jest, i fiakir jest, i Lwów tajemny. Proszę Państwa, czy Państwu się podoba? Jak podoba, to prosimy o dużo klasku. Króciutko o duecie. Duet powstał w 2008 roku. Pierwszym naszym oficjalnym występem był
Dzień Matki w 2008 roku. W 2009 roku Ewa indywidualnie pojechała na trzeci Festiwal Piosenki Lwowskiej i Bałaku, który się odbywa corocznie w Krakowie w miesiącu wrześniu. I tam, śpiewając dwie piosenki Wiktora Łodzińskiego, zajęła w kategorii osób dorosłych trzecie miejsce. Jedną z tych piosenek właśnie pani Fiakrze przed chwilą zaśpiewała. Druga piosenka pod tytułem Śpi mi glans będzie w dalszej części repertuaru. Tutaj pan Paweł tak pięknie opowiadał o Marianie Hemarze. Proszę państwa, my w swoim repertuarze też mamy piosenkę, którą napisaliśmy w zeszłym roku na ten festiwal, będzie później śpiewana. Tytuł piosenki Kocham Lwów. Ewa napisała muzykę, w mojej głowie powstał tekst. Pochwalę się, bo jest czym się pochwalić. Na tym czwartym festiwalu zdobyliśmy pierwszą nagrodę. Natomiast historia Kresowiaków rzuciła ich w różne strony. I teraz zaśpiewam państwu piosenkę autorstwa Feliksa Konarskiego. Państwo doskonale znacie, tak zwany, miał jego artystyczny pseudonim Refren. Ta piosenka mówi, w jaki sposób ci kresowiacy, nie mogący wrócić swoje rodzinne strony, na różne sposoby za tymi kresami będąc na wygnaniu tęsknili. Tytuł piosenki Party w Londynie, muzyka to słynne tango El Chapo. Państwo Stasiowie zaprosili mnie na party. Już w tym miesiącu po raz trzeci albo czwarty. Nie lubię zebrań i rozkrzyczanego tłumu, lecz pomyślałem sobie, pójdę, ale to sześć. W kwadrans po ósmej punktualnie byli wszyscy. Kogutkiewicze na psikosy białoczyscy. I sprzed pokoju przeszli prosto do dining roomu, bo najważniejsza rzecz w takich wypadkach zacząć jeść. Na środku stół, na stole gin i whisky, by z miejsca zrobić nastrój możliwie towarzyski. Bo przecież nic tak łatwo nie rozgrzewa, więc się nalewa, więc się pije i jest fajnie. To zwykła rzecz, wypijesz dwa kieliszki i już masz w głowie myszki, bo śpił na puste kiszki. Połączą ich te anglosaskie wiedzy, że trzeba bić pod własny język, never mind. Dopiero gdy godzinę pije stojąc w ścisku, na stół podaje się kanapki na półmisku. Już pełno w górę wyciągniętych rąk i łapek, bo gości jest trzy razy więcej niż kanapek. Więc każdy rzuca się na przeła i po to jadło, bo dobrze wie, że jak nie zdąży, to przepadło. Że może liczyć tylko w tej nierównej walce na swoje sprytne palce i na własny spryt. Już jestem chyba po raz trzeci albo czwarty na takim zjeździe towarzyskim, czyli party. Popijam whisky na stojąco od godziny i pół kanapki wywalczonej w ręku mam. I mimo woli, chociaż jestem z innej rasy, przypominają mi się tamte dawne czasy, kiedy przed wojną człowiek szedł na imieniny. Dopiero wtedy wszystko inaczej wyglądało tam. Na stole stół, na stole orgia żarcia, by wśród gości nie mogło dojść do starcia. Śmietanie śledź, sałatka w majonezie i można wcinać ile wlezie, co kto chce. A potem barszcz z uszkami na gorąco, to znaczy, że jeść można po ludzku na siedząco. Pieczony skarb uśmiecha się kusząco i niech ktoś powie, że nam wtedy było źle. A gospodyni ciągle prosi, zjedz pan jeszcze. A mnie jest żal, bo już nie mogę, już nie mieszczę. A ta wódeczka z białą głową wyborowa, to wprost poezja, niech się każda whisky schowa. A te stoasty, te stola, te niech nam żyje. Dopiero człowiek wie, że z pewną myślą pije i że ma żarcia uczciwego aż po szyi i że od stołu bez pomocy trudno wstać.
a tu w Londynie, u tych Stasiu, na tym party, na którym jestem po raz trzeci albo czwarty. Po tych kanapkach goście przeszli do salonu, przy dźwiękach marsza, które kiszki grały im. I w tym salonie na fotelach się rozsiedli, chwaląc kanapki, których prawie że nie jedli. A potem wstali i przy dźwiękach patefonu tańczyli tango i połykali dym. Lecz nagle, gdy wybiła 11, Pępkowska stała z miejsca i powiedziała basta. Więc późno już, więc trzeba się pośpieszyć, bo Alfred już cieknie nam ostatni bas. Pan Zbigniew rzekł, my tutaj cacy cacy, pojutrze poniedziałek, więc trzeba iść do pracy. Więc wszyscy wstali i zaczęli się szykować do wyjścia i dziękować za spędzony czas. Pani Stasiowa na dwór nas wyprowadziła, wszystkich serdecznie pożegnała i prosiła, żeby możliwie się tym mówić na ulicy, bo już Anglicy śpią w sąsiedniej kamienicy. Pępkowską z mężem zostawiłem na przystanku, pan Zbigniew wsiadł i do taksówki zabrał Janków. Po Budkiewiczów pożegnałem koło banku, skręciłem w prawo i poszedłem dalej sam. I idąc tak do domu na piechotę, znów mimo woli pomyślałem sobie o tym, że tam przed wojną u nas na tych imieninach dopiero teraz się zaczynał cały bal. O 11 już podwiane było wszystko, więc zaczynało się zabawę towarzyską. O kaloryfer rozbijało się kieliszki, śpiewało się góralu, czy nie żal. Pan domu też do czegoś się poczuwał, więc chcąc rozbawić gości na żyrandol frował. Fortepian stał, więc wino doń się lało i różne rybki się rzucało całą noc. A malarz Staś, by nie rodziło mu się, malował autoportret musztardu na obrusie. Inżynier S podpalił 5 filarek i tym podobnych niespodzianek było moc. Nad ranem zwykle się zatrzymał pojedynek na wazoniki i pudełka od sardynek. A potem długo naradzali się panowie, co wezwać najpierw, gliny straż czy pogotowie. Gdzie są te czasy tych imień, tych okazji, tej niebywałej kawalerskiej postfantazji? I czy się można dziwić tej idiosynkrazji, jaką to koktajl party człowiek w sercu ma? Więc mówię wam, chłopaki i dziewczyny, że chciałbym jeszcze kiedyś takie imieniny. Z udziałem Szczepka, Tońka, cioci i rodziny przeżyć we Lwowi chociaż jeszcze jeden raz tej! Może proszę państwa, nie we Lwowie, ale dzisiaj przeżyjemy te imieniny tutaj u nas. Zapraszamy zespół teraz państwa do drobnego poczęstunku, a potem wejdziemy na chwilkę do muzeum. Potem będzie druga część koncertu. Mam nadzieję, że zdążymy wrócić z muzeum o 21 na apel. Jasnogórski po apelu państwo mają specjalną przygotowaną piosenkę Santo Subito. I potem będzie druga część koncertu. A na razie zapraszam wszystkich do stołu. Bardzo dziękuję. Państwu się podobał występ?